Cześć, z tej strony gra w Zero Vlog Literacki. W dzisiejszym odcinku powieść stosunkowo nowa i pewnie wielu z Was na tę recenzję czeka. Recenzja, którą zapowiadałem, innymi słowy Szczepan Twardoch i jego pokora. Kto mnie na Instagramie obserwuje albo czyta tam różne rzeczy, które ja tam piszę, to pewnie już wie, że no raczej nie byłem zbyt zadowolony z pokory i jakoś ta książka specjalnie do mnie nie trafiła i byłem wobec niej krytyczny. Nie wiem, jakie były recenzje, niestety nie czytałem nic na temat tej książki. Poza pierwszymi opiniami krytyków, to tam gdzieś w Gazecie Wyborczej w okolicach były dość takie hura optymistyczne. Później sobie to odciąłem, nie wiem, co pisano o niej na Lubimy Czytać, co pisano na Facebooku, nie licząc jednej opinii na Głosy w języku śląskim mojego znajomego, który być może mnie ogląda, więc jak mnie oglądasz, to pozdro. Wiem, że podobne wrażenie mieliśmy, chociaż ja byłem raczej bardziej negatywnie nastawiony. I zacznę od końca, powiem najpierw, co ja ogólnie o tej książce myślę, później przejdę do recenzji. Z góry ostrzegam, będą spoilery, ale postaram się w tych miejscach, w których będę spoilerował, mówić tak ogólnie, nie szczegółów wam nie zdradzać, no ale siłą rzeczy do pewnych wątków z zakończenia i z środka zwłaszcza będę się musiał odnieść. Ogólnie rzecz biorąc, to nie jest tak, żebyście nie myśleli, że to jest coś fatalnego, zepsutego zupełnie, źle napisanego, absolutnie. Nie, to akurat Pokora jest bardzo dobrze napisaną książką. Problem w tym, że ja trochę więcej wymagam od Szczepana Twardocha. To jest mniej więcej tak, jak czytam sobie jakiś tam, powiedzmy, kryminał, no i tak czytam, stwierdzam, no okej, no dobrze się bawiłem, w sumie czemu nie. Ale gdyby mi ten kryminał napisał na przykład, nie wiem, Myśliwski, to byłoby dużo gorzej. No i podobnie jest z Twardochem. No jednak po kimś, kto pisał takie rzeczy jak, nie wiem, Epifania Wikarego Trzaski czy Drach, to jednak wymagam czegoś znacznie więcej, a w Pokorze właśnie tego mi najbardziej brakowało, poza wieloma niespójnościami, ale to o nich będę dużo mówił. Najbardziej brakowało mi tego, że tego braku czegoś więcej, czegoś jeszcze. Gdyby tą książką ktoś zadebiutował, to pewnie mówiłbym, że bardzo ciekawy debiut i zwracajcie na niego uwagę. A tak, to niestety no jest tak sobie. A dlaczego jest tak sobie? Już za moment. Dobra, o co tak naprawdę chodzi ogólnie o samej książce? Czyli mamy tam tego Alojza Pokorę, Ślązaka, tak, który z tej śląskiej bidy się wyrwał. Nie zaspoileruję, bo może dlaczego się wyrwał, ale mu się udało wyrwać i tam się uczy i w ogóle jest mu ciężko na wszystkich możliwych poziomach jest mu ciężko i jeszcze ciężej i do samego końca mu będzie ciężko, ale jakoś tam sobie próbuje radzić, tak? Wojna pierwsza światowa, wielka wojna, Berlin, później powstania śląskie, tak, mówię po złości, bo tu Szczepan Twardoch pisze, jakie to powstania, to rozruchy były na Śląsku, nie, powstania śląskie i tak dalej, no i ten Alojz Pokora jakoś tam w tym wszystkim próbuje się odnaleźć. Ważna sprawa, która będzie potem, często będę ją podnosił w recenzji. Pokora jest podzielona mniej więcej chyba na trzy równe, nie wiem czy równe, ale na takie trzy, powiedzmy, części widoczne. Pierwsza część to jest wątek pierwszy, mamy okopy I wojny światowej. To nie będzie duży spoiler, bo to pierwsze strony są, główny bohater zostaje ranny, traci przytomność i pewne rzeczy sobie przypomina, tak? To jest ta pierwsza część. Później mamy Berlin, rewolucja, Róża Luksemburg, Czerwona Gwardia i tak dalej i potem znowu powrót na Śląsk i no aż do końca na Śląsku. I jakby ta pierwsza część i druga moim zdaniem są najlepsze, no nie licząc tam zakończenia, do tego też się odniosę później. Natomiast ten Berlin jest chyba najsłabszy i mam
pewne wrażenie, że jest nieco na siłę wstawiony do tej książki, co bardzo popsuło mi jej odbiór, ale o tym dlaczego, to za moment. Czyli tak, wątek berliński. No mamy tutaj tego grosza na okładce i tam nie wiem, czemu ten obraz wybrali, bo bardziej by mi pasował ten z kombatantem i prostytutkami. Chyba ten to... No jakoś tam może się ma do tej książki. Niech będzie, ale tak... Czemu on akurat... Dobra, nieistotne. Berlin. Co jest nie tak z tym Berlinem? Pierwsza sprawa to jest, zwracam na nią uwagę, ale nie traktuję tego jako jakąś wadę, to niezależne od Twardocha nawet. No. Berlin po I wojnie światowej to rzeczywiście było takie miasto, tak wiadomo, problemy ze wszystkim, z jedzeniem, z pieniędzmi, z pracą, do tego różne dziwne organizacje, partie, które tam zaczynają powstawać. Wszyscy widzą, że za chwilę zacznie się walka o władzę i jeszcze wojsko wracające z frontu, które za bardzo nie wie, co ze sobą zrobić. Więc całe to miasto wyglądało tak, jak wyglądało i u Twardocha unosi się nad nim taka atmosfera, powiedzmy, klęski, porażki, tego, że nie wiemy, co przyniesie przyszłość, nie wiemy, co się wydarzy, zwątpienia, lęku. Okej, tylko że to się bardzo mocno udziela czytelnikowi. I do tego stopnia, że ja na przykład miałem tak, że kiedy w pewnym momencie główny bohater angażuje się w ruch rewolucyjny i angażuje się w tą rewolucję i on później będzie się do tego odnosił, że właśnie wtedy w jego życiu on walczył i czuł tę energię, czuł adrenalinę, no to ja tego nie czułem, bo ja cały czas byłem w tym Berlinie, w którym to wszystko nie ma sensu i w ogóle cywilizacja się nam wyłożyła. No, ale to jest akurat nie wada w jakikolwiek sposób książki, tylko zwracam waszą uwagę, że tutaj cały klimat tej opowieści jest taki raczej przygnębiający. Problem mam z czym innym. Problem mam z ruchem LGBT i Homo Commando. Dobrze usłyszeliście, bo w tej książce w pewnym momencie pojawia się coś takiego jak... No, nie jest tak nazwane, ale to wygląda jak Homo Commando, czyli taka najbardziej rewolucyjna z rewolucyjnych frakcji niemieckich komunistów i jakaś taka gwardia, którą ma ten główny bohater wytrenować. Nie chodzi nawet o to, że ja bym miał jakiś mieć problem z tą tematyką. Nie takie rzeczy się w życiu czytało. Tylko zwróćcie uwagę, jeśli będziecie czytać, jak w tej książce pokazani są ludzie reprezentujący ruch LGBT. Nawet można by było powiedzieć działacze tego ruchu. Oni nie są pokazani w taki sposób, w jaki starają się pokazać ich współcześni działacze, siebie pokazać, współcześni działacze. A przypominam, że Twardoch mówił o tym, że to jest opowieść tak naprawdę o naszych czasach. Więc oni nie są pokazani w sposób, chcemy się tylko odwiedzać w szpitalach, chcemy móc się trzymać za ręce, chcemy tylko i wyłącznie waszej tolerancji. Nie. Oni są pokazani jak terroryści. Oni mówią wprost, my chcemy waszej śmierci. Niemcy muszą umrzeć, żebyśmy my mogli żyć. My chcemy zniszczenia cywilizacji. My chcemy wywrócenia wszystkiego do góry nogami. Mamy tu pana profesora, postać historyczna, nie zapomniałem nazwiska na L, ten profesor, który chce depenalizacji homoseksualizmu. To dla nas za mało. Owszem, doceniamy, ale to dla nas za mało. My chcemy rozwalić waszą cywilizację. To mówią w książce przedstawiciele ruchu LGBT. I jakby, no okej, ja nie mam jakiegoś problemu z takim przedstawieniem tych ludzi, tylko ja bardzo jestem ciekaw, jak zareagują na to czytelnicy. Bo to się, kto się może z tym identyfikować? Z jednej strony ludzie ze Stop Bzdurą i okolic i z drugiej strony ci, którzy popierają spojrzenie na ten ruch współczesny oczywiście, no powiedzmy na przykład arcybiskupa Jędraszewskiego. To ja tu widzę, że mogliby sobie podać rękę i tylko, że jedni by tę
książkę pewnie, nie wiem, palili, a drudzy się nią zachwycali, a może jedni i drudzy by się zachwycali, że mówiąc, o, tu Szczepan Twardoch pokazał ruch LGBT, prawda, taki jak on jest w rzeczywistości. No, tylko nie wiem, skąd w takim razie ten zachwyt na przykład w Gazecie Wyborczej. Ale okej, dobra, niech będzie. No, tak jak wam mówię, trochę mi to jakby nagle zazgrzytało, że jak to ma być o współczesności, to co? Okej, nieistotne. Przechodzimy do tego już Berlina i tego całego Homo Commando. Miejsce, w którym się ta akcja rozgrywa, związana właśnie z tą najbardziej czerwoną ze wszystkich czerwonych komórek rewolucji, to jest bar Mikado i taki bar w rzeczywistości istniał w Berlinie, chociaż istniał trochę później i pan baronessa, przywódca tej komórki, że tak się wyrażę, również istniał naprawdę, ale również istniał trochę później. Rzeczywiście jest on opisany i to miejsce też jest opisane w różnych tam pamiętnikach różnych przedstawicieli bohemy, która tam wtedy bywała. I faktem jest to, że gdzieś tam się też kręciła Marlena Dietrich, tak jak Twardoch nam tutaj intelektualnie puszcza oko, że tu jakaś Marlena, ona w przyszłości będzie na pewno znana, sławna. Tak też było. Więc tu jakby wszystko ok, trochę nam tutaj pan autor przesunął to w czasie. Nie jest to jakiś tam duży problem. Problem jest gdzie indziej, bo zwróćcie uwagę na rozmowę głównego bohatera właśnie z tym panem baronessą, gdzie on mu tłumaczy, że to nie jest tak, że my nie wierzymy w nic. My wierzymy w nic. My wierzymy w to, że po śmierci nic nie ma, dlatego chcemy cię ocalić przed tymi, którzy wam, tobie próbują, główny bohaterze, wcisnąć, że coś jest i warto za coś walczyć i za coś umierać. No i on mówi tak, a no to chcecie złowić mnie, żeby mnie złowili mnie inni. I on mówi tak, tak, dokładnie tak, chcemy, żebyś wpadł w nasze sidła, a nie w innych, bo my ci coś damy. I ja tak potem trzy strony gdzieś przerzuciłem, znaczy przeczytałem, cofnąłem się, przeczytałem jeszcze raz, przeczytałem trzeci raz i nadal nie wiem, co oni mu chcieli dać. Jak czytaliście to mi powiedzcie, bo to w ogóle z tej książki nie wynikało. Faktem jest to, że później rzeczywiście główny bohater odnajduje się w walce przeciwko temu staremu światu. I on mówi tak, to mnie napędzało. Czułem tę adrenalinę w rewolucji. No okej, ale to dlaczego akurat tę rewolucję poparł, a nie jakąś inną? Przecież on później równie dobrze mógł stanąć po stronie faszystów i też walczyć, tak jak mówili faszyści, przeciwko otaczającemu światu i przywrócić jakieś stare Niemcy. Nie, no on by pewnie nie chciał przywracać, ale mógłby walczyć. Bo tutaj zauważcie, później jest bardzo ciekawa rozmowa głównego bohatera z Różą Luksemburg i tym Karlem Liebe, coś tam, no wiecie, tym działaczem niemieckim komunistycznym, jak zwykle pomyliło mi się nazwisko i nie potrafię go wymówić. Liebe, Knecht, jakiś tam. No wiecie, o kogo chodzi na pewno. I w tym momencie, kiedy oni rozmawiają, tutaj Róża Luksemburg przemawia o tym, tego wiadomo, będziemy budować rewolucję, główny bohater mówi, nie, ja nie będę niczego budował. Ja nie będę niczego budował, ja walczę dla rewolucji, dla zniszczenia, nie dla budowania. Mamy tu zarysowany konflikt, który mógłby być bardzo ciekawy. Niestety z powodów historycznych, też może nie tylko historycznych, jest tylko zarysowany i później nie jest w ogóle kontynuowany. A ten wątek mi się akurat bardzo podobał, bo no to jest to, co spotkało tych prawdziwych rewolucjonistów, czyli na przykład Machnowszczyznę, co spotkało Hulajpole, albo co spotkało marynarzy z Kronstadtu. To samo musiałoby prędzej czy później spotkać głównego bohatera. Więc dlatego to jego dołączenie się akurat do tej rewolucji i mówienie, że on by tylko tam się mógł odnaleźć, jest dla mnie bez sensu, bo on by się mógł odnaleźć w każdej walce i w każdej wojnie, bo każda z tych rewolucji była wymierzona przeciwko komuś, przeciwko jakiemuś światu. No niby on tu mówi tak, no bo on tam nienawidzi tego mieszczaństwa i tak dalej, i tak dalej. No dobra, no niech będzie, ale mógłby nienawidzić równie dobrze czegoś zupełnie innego. Przecież no, faszyści też chcieli zniszczyć do pewnego momentu przynajmniej rzeczywistość. Walczyli z jakąś zastaną rzeczywistością. Każda zmiana, każda rewolucja się na tym opierała. Więc on by równie dobrze przecież mógł stanąć po stronie
jeszcze nie nazistów czy tam faszystów, ale tych, którzy chcieli przywrócić stare Niemcy, więc musieli walczyć z tym, co zastali. Prawda? Dlatego ten wybór głównego bohatera jest dla mnie trochę dziwny. Dlaczego on wybrał akurat to, a nie coś innego i z tym się utożsamiał? Rozumiem, że mogło chodzić po prostu o zbieg okoliczności i to nawet w tej powieści byłoby dla mnie zrozumiałe, gdyby zostało nieco silniej zaakcentowane. No a nie zostało zaakcentowane i trochę szkoda. Inna rzecz, która trochę mi tutaj nie pasowała, to są... Dwa takie przykłady wam podam. Nie wiem, czy to można nazwać ahistoryzmem, czy to jest świadome ze strony Szczepana Twardocha i wtedy byłoby to takie nieco autoironiczne, czy to wynika z jakiejś takiej nie do końca dobrze zrobionej kwerendy. Nie wiem, powiem zaraz, o co chodzi. Pierwsza sprawa jest taka, kiedy właśnie podczas tego werbowania głównego bohatera, rozmowy z panem baronessą, pada kwestia Polski, bo tam jest, no ty Ślązak, to ty Polak pewnie. Nie, ja Polak, nie, skąd? Polska to państwo sezonowe. O, jak to? Czyli ten główny bohater, który nie znosi niemieckości, który powtarza tę zasłyszaną gdzieś tam w okopach frazę, że Niemcy muszą umrzeć, żebyśmy my mogli żyć. I to ci LGBT mu też mówią, że Niemcy muszą umrzeć, żebyśmy my mogli żyć. On powtarza, nazywając Polskę państwem sezonowym i tam kilka różnych innych określeń, że to państwo niepoważne i tak dalej, powtarza to samo, co będą mówić późniejsi rządzący Niemcami, ci, którzy właśnie będą bronić tej, może nie nacjonaliści, no ale powiedzmy jacyś tam no broniący tej niemieckości i starający się ją w jakiś tam sposób ocalić. Czyli facet, który nienawidzi Niemców, powtarza później tą w jakiś taki ahistoryczny sposób, powtarza tę późniejszą retorykę tych niemieckich przywódców. I nie wiem, czy to Szczepan Twardoch zrobił świadomie, i to jest nieco ironiczne, czy to była próba takiego intelektualnego puszczania oka do czytelnika, ale logicznie się wykrzeczyła. No bo druga sprawa jest taka, że też właśnie w tym wątku berlińskim, przy tym całym LGBT i tak dalej, pojawia się, wypływa nam dwa razy czasopismo, i to jest tak podkreślone, że my tu czytamy czasopismo Der Eigene. Co to za czasopismo? Pierwsze czasopismo, mówi się, poświęcone tematyce LGBT, zasadniczo ono było gejowskie, raczej gejowskie, tak? Z tym, że problem polegał na tym, że to czasopismo, wychodząc, jego redaktorzy, wychodząc początkowo z takich pozycji anarchistycznych, anarcho-socjalistycznych, wylądowali ostatecznie na pozycjach takich, że patrzyli na pewnego pana i stwierdzili, że w jego programie, jego partii duch mężczyzny germańskiego ujawnia się w najlepszym możliwym stopniu i my będziemy teraz tak pisać, jak ten pan mówi, bo to jest przyszłość niemieckiego mężczyzny. Mhm. Więc nie wiem, czemu Szczepan Twardoch wybrał akurat to czasopismo, bo w tamtym czasie w Berlinie, jeżeli mnie pamięć nie myli, istniało już kilka, albo przynajmniej zaczynało się pojawiać kilka czasopism, nie tylko gejowskich, bo również lesbijki miały swoje i najróżniejsze były te gazetki, z tym, że właśnie te pozostałe raczej nie poszły w stronę tego pana. Z kolei Eigene zostało później przez nazistów zlikwidowane. No, taka była, no tak, w tę stronę w końcu ta polityka poszła, tak? Nie wiem, czy zostali oszukani, czy jak to tam się ostatecznie u nich w głowach rozwinęło, ale nieistotne. Nie wiem, czemu Szczepan Twardoch wybrał akurat to czasopismo, biorąc pod uwagę, gdzie ono skończyło. Czy to było świadome z jego strony, czy uznał, że to nie ma żadnego znaczenia, czy może po prostu pewnych rzeczy nie doczytał. Nie wiem, ale mnie te dwa wtręty nieco zdrażniły. Znaczy się ta Marlena Dietrich, która tam parę jeszcze innych tam postaci historycznych, które się gdzieś tam przewijają
w tle, że to tak, tak, intelektualnie, piszemy intelektualnie, nie czytelniku. Mam wrażenie, że w ogóle ten wątek berliński jest typowo obliczony na zrobienie kontrowersji i na takie, żeby to było aktualne. Jeszcze jeden przykład. Jadą sobie na przykład bohaterowie przez Berlin i zakładają maseczki. Tu wiem, znajomi mi już wyjaśnili, że to akurat wtedy była grypa hiszpanka i w trakcie grypy hiszpanki te maseczki noszono. Spoko. Tylko ten motyw pojawia się raz. Nie ma potem w ogóle ani później, ani wcześniej słowa o tej grypie hiszpance. I jest tak chamsko wtryniony, że wygląda na to, jakby Szczepan Twardoch po prostu zaczęła się epidemia. O, czekajcie, trzeba coś tutaj maseczki, nie? Mrugnięcie do czytelnika, wstawiamy maseczki. No to tak trochę bez sensu, nie wiem, takie mam wrażenie. Jeszcze jak już jesteśmy przy LGBT, to ten wątek się pojawia jeszcze raz później. Wcześniej w sumie można się domyślać, że o co tam będzie chodziło. Przy takim ruchu nacjonalistów niemieckich, który później prawdopodobnie gdzieś tam w stronę nazizmu skręci, gdzie właśnie jest ten sprzeciw wobec kobiecości. Kobiecość niszczy Niemcy, my prawdziwi mężczyźni. Nie pada to zdanie, ale prawie że pada, że seks homoseksualny jest bardziej męski, bo bierze w nim udział dwóch mężczyzn. I akurat ten wątek jest historycznie uzasadniony. No wszyscy wiemy, jak SA wyglądało na przykład. To bardzo podobnie wygląda. I tak szczerze mówiąc, nawet mniej mnie razi i jest jakoś tak sensowniej osadzony w tym historycznym myśleniu niektórych ludzi w ówczesnych Niemczech. Ale tak podaję go, po prostu mówię o nim, że jest coś takiego i jakby jak ten ruch LGBT w ogóle szeroki, to znaczy ten homoseksualizm, o może tak, bo to już nie jest ruch LGBT, ale mówiono właśnie o tej powieści, że ona jest biseksualna, więc zaznaczam wam, na czym to miałoby tutaj u Twardocha polegać, nawet bardziej niż biseksualna, bo tam transseksualizm też dość istotną rolę w tej książce odgrywa i też te osoby, jak to się dzisiaj mówi, tam te niebinarne, tak, też się pojawiają, też jakąś tam dość ważną rolę odgrywają, o i BDSM też jest, że bardziej mentalne, to o tym będzie jeszcze później. Więc tak to wygląda. No ale tak jak mówię, spory problem mam z tymi terrorystami LGBT, bo to było takie ni przypiął, ni przyłatał. Na końcu się jeszcze spróbuję do tego odnieść i jeszcze waszą uwagę zwrócić na to, dlaczego uważam, że coś tutaj jest ewidentnie nie tak. Przy książkach Twardocha często się pojawia też taki zarzut, że one są antypolskie. Przy pokorze też pewnie to będzie podnoszone, tylko czy tak w rzeczywistości jest? I tak, i nie. Z jednej strony Szczepan Twardoch wybiera na bohaterów górnoślązaków związanych z tym ruchem, nie tylko oczywiście, ale też z tym ruchem autonomii Górnego Śląska. No więc siłą rzeczy jest to dla mnie zrozumiałe, że oni nie patrzą na Polskę jakimś tam przychylnym okiem. Nie bardzo widzę tutaj powód do oburzania się, jeśli mam być szczery. No ale jeśli ktoś jest nacjonalistą, patriotą i tak dalej, to ostrzegam, że może go to drażnić, mówienie o Polsce w jakiś niezbyt miły sposób. Z drugiej strony też nie ma tego jakoś specjalnie dużo. No nie wszyscy na Śląsku popierali Korfantego. Są też przedstawione, to już są tylko postacie epizodyczne, ale są tacy bohaterowie, którzy opowiadają się po Polsce. Z jednej strony mamy tych nawet ciekawszych, powiedziałbym, jest ich mniej, tych najmłodszych pokorów, z których jeden tam ginie w tych walkach na Śląsku, drugi wybiera Polskę i mówi tej rodzinie, że ich nienawidzi, że z nimi się nie da wytrzymać, że tylko Polska i tak dalej, więc to jakby uczciwie tutaj Twardoch pewne rzeczy pokazuje. A z drugiej strony mamy też tego działacza na rzecz Polską, tego Brauna Towiańskiego. Towiański to sobie dokleja do nazwiska, żeby się właśnie odnieść do Towiańskiego. Nie wiem, miałem takie wrażenie, że ta postać jest jakimś cytatem, że to jest ktoś
chyba z tamtej epoki, bo jeżeli to było odniesienie tylko i wyłącznie do posła Brauna, to tak trochę płytko, szczerze mówiąc, ale nie wiem, jeżeli czytaliście i wiecie, kim ten bohater jest i to jest może jakaś postać historyczna mniej znana, która gdzieś mi uciekła, to napiszcie, bo ja szczerze mówiąc, no trochę mniej chyba interesujący bohater, taki płaski, ale zasadniczo on też nie jest negatywnie odmalowany. Niby główny bohater, Pokora, go może widzieć jako takiego naiwniaka, bujającego może gdzieś w obłokach, ale na tle tego wszystkiego, tego całego świata przedstawionego u Twardocha, to ten działacz sprawę polską wcale aż tak źle nie wypada. No właśnie, ten świat przedstawiony. Słuchajcie, ja wam powiem tak, jakbym miał wybrać taką jedną kategorię, jeden epitet, który opisywałby powieści Szczepana Twardocha, to by było zmęczenie. Tam wszyscy w książkach Szczepana Twardocha są zmęczeni życiem, rzeczywistością, istnieniem, tym, że są puści w środku. Nic w nich nie ma. To kukły, zmęczone kukły. No kurde, tutaj jest to samo. I to już tak no, zaczyna trochę być, nawet jeżeli ten bohater jest euforia w ogóle, walczy, strzela i tak dalej, to ja cały czas widzę w nim to zmęczenie wypisane na nim, na jego twarzy i w ogóle. Więc trochę jest to nużące z jednej strony, a z drugiej strony też zwróćcie uwagę na to, że w tej książce prawie wszyscy główni bohaterowie to są ateiści. Z czego to się bierze? Ja nie wiem, czy to po prostu tak sobie akurat Twardoch wybrał bohaterów, czy to jest trochę tak jak u Żulczyka mamy na przykład, że uczciwość intelektualna nakazuje być ateistą. No weźcie się, rozejrzyjcie trochę dookoła. Tak to wygląda nawet dzisiaj. Ja nie wiem, czy ten Śląsk jest może jakiś taki wyjątkowy, ale kiedy? No na początku XX wieku. Rozumiem, że na przykład antyklerykalizm na Śląsku, no to tak, do pewnego stopnia jest to zrozumiałe. Ale ten ateizm i nawet ten ojciec głównego bohatera, który wprawdzie wierzy w Boga, ale go nienawidzi. I ten Farosz, ksiądz katolicki, który stracił wiarę w seminarium, no ludzie, trochę, nie wiem, mam wrażenie, że to jest jakaś taka przesada i próba budowania świata przez własne wyobrażenia, bo o ile jeszcze w Królu to mnie tak specjalnie nie raziło, no bo to jednak była powieść o mafii, tak, więc z bardzo specyficznej zresztą mafii, więc no okej, to jakoś tam przyjmowałem do wiadomości. Ale na Śląsku, na początku XX wieku, serio? Nie wiem. Napiszcie też, jakie macie wrażenie dotyczące tego akurat aspektu, bo dla mnie on był zdecydowanie przesadzony. Muszę się jeszcze odnieść do postaci głównego bohatera. I teraz tak, ja tego akurat nie traktuję jako zarzut, ale wiem, jak czytam komentarze wielu z was, to wielu z was tak do tego podchodzi. Nie wiem, czy to wynika z tego, że lubicie się utożsamiać z głównym bohaterem, czy może z jakichś innych przyczyn, ale często na przykład piszecie, że bo mnie drażnił główny bohater i przez to mi się ta książka nie podobała. No okej, to wam z góry mówię, że to, co odstawia Alois Pokora, to się... O Jezu. O, i jeszcze trochę. To jest ogólnie tak, że ja nie lubię takich argumentów, jak ktoś mi na przykład mówi, że beznadziejna książka, bo główny bohater się zachował nielogicznie. No to spójrz dookoła siebie, jak się ludzie potrafią nielogicznie zachowywać. Nawet jeśli coś tam mówią, coś robią, to zachowują się bardzo często nielogicznie, więc to tak do mnie to nie do końca przemawia. Ale przy Pokorze, to ja już w finale... To naprawdę, ja już chciałem, to w pewnym momencie mało ze mnie nie wyszło, że no kurde, bez przesady, ja wszystko rozumiem. Można być człowiekiem emocji, można zmieniać poglądy na świat, może ci się zmieniać, nie wiem, to czego oczekiwania od życia, ale bez przesady. To, co odstawia Pokora, nie będę spoilerował, nie będę mówił, ale to jest naprawdę już tak grubymi nićmi szyte, że ciężko byłoby mi uwierzyć w tego bohatera, ale no okej. Uznam, że sobie wybrał Szczepan Twardoch takiego ewenementa,
że tak brzydko powiem, na głównego bohatera, no że się zachowywał w ten, a nie w inny sposób. Okej, niech będzie, ale was po prostu lojalnie ostrzegam, że ciężko przełknąć tego pokorę, naprawdę. I może by nie było wcale aż tak źle z pokorą, gdyby nie z książką, gdyby nie jej zakończenie. Dlaczego? Bo tu znowu mamy zbiegi okoliczności. Ja też bronię zawsze w książkach, jak ktoś mi tam mówi, o, taki zbieg okoliczności to niemożliwe. No to też, no weź, rozejrzyj się czasami, no zdarzają się przecież zbiegi okoliczności. Tym bardziej, że tu mamy czasy chaosu, to powstanie śląskie, powstanie, nie żadne rozruchy śląskie. To rozumiem, że dzieje się dużo, dzieje się szybko, no ale nie aż tak dużo, nie aż tak szybko, no i nie może być tak, że się wszystko sprzysięgło przeciwko głównemu bohaterowi. Rozumiem, że u Twardocha jest też tak, że jak sobie bohater coś buduje, to rzeczywistość go odziera ze złudzeń i w finale go już musi zupełnie odżyć ze złudzeń, że jak ktoś się wydawał zły, to w finale się musi okazać w dwójnasób zły. Rozumiem, ale za szybko, za dużo, za bardzo naraz. Serio, no to było ciężkie do przełknięcia i ciężkie do uwierzenia, że tak budu. Nawet biorąc pod uwagę, że ten bohater to skończony idiota, to po prostu za dużo tego wszystkiego na końcu na niego spada. Nie będę wam mówił jak dokładnie i co, ale tak jak powiedziałem na początku, że będę ogólnie tylko spoilerował, więc zaspoileruję ogólnie, że wszystko mu się zawala. Wszystko, co tylko jest możliwe, żeby się zawaliło. Ale w jaki sposób to się dzieje? No po prostu trudny do uwierzenia, chyba że Szczepan Twardoch chciał tę książkę bardzo, bardzo szybko skończyć. Więc pochylmy się nad tą pokorą, tak spójrzmy na nią z góry i spróbujmy wyciągnąć jakąś myśl przewodnią z tej książki, czyli odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego temu głównemu bohaterowi się nie udało, nic się nie udało, dlaczego? Najpierw jeszcze tak tytułem wyjaśnienia, to pokora nie ma nic tutaj z fantastyki w ogóle, nawet szeroko pojętej. Zaznaczam, bo to u Twardocha różnie bywa, wiecie. Na przykład przy Królestwie to tam były jakieś drobne elementy, prawda, nadprzyrodzone. No to, że na przykład, a dobra, nie będę spoilerował, bo może część z was nie czytało, ale były tam drobne elementy nadprzyrodzone. W Królu może nie były tyle nadprzyrodzone, co pewne dziwactwa były, tak? Czy tam jak w Drachu na przykład. No chyba pokorze najbliżej jest do Dracha, ale bez tych twardochowych dziwactw. Nic nie lata, nic nie mówi w głowie, nic się nie zjawia, nic się nie okazuje czymś innym niż jest. Nie. To jest raczej powieść historyczna, powieść obyczajowa. Tak, to tyle tytułem wyjaśnienia, ale teraz jaka? O czym ta książka jest? Dlaczego pokora ponosi klęskę? Alois Pokora, dlaczego ponosi klęskę? No tak, no można by było powiedzieć, że on ponosi klęskę, ponieważ próbuje w cokolwiek uwierzyć. No wiarę taką w Boga to traci dość szybko, w ludzką jakąś dobroć może próbuje uwierzyć i się na tym przejeżdża, ale to też dość szybko się przejeżdża, więc jemu tak do końca pozostaje wiara w sumie w tę całą Agnes, tę dominę jego BDSM, no tak, ona go bardziej tak mentalnie, że tak powiem, trenuje niż seksualnie, zdecydowanie bardziej mentalnie i że to tutaj ponosi tę klęskę. Do pewnego stopnia tak, ale też nie do końca, bo zobaczcie, nawet gdyby on nigdy w to nie wierzył, to czy temu pokorze mogłoby się udać? Bo być może pokora ponosi klęskę z innej przyczyny. Dlatego, że to jest powieść o tym, że rzeczywiście nic nie ma, jest tylko ta jedna chwila, teraźniejszość, tak? Więc wygrywa silniejszy, bo nie ma żadnych zasad moralnych. Jak ktoś jest słaby, urodził się słaby, to będzie słaby i mu się nie uda nigdy nic w życiu, bo go życie zniszczy, zgnoi i źle skończy. Być może tak, być może można też byłoby tak powiedzieć, ale z drugiej strony, próbuję uniknąć spoilerów,
co tak naprawdę gubi głównego bohatera w finale? Gubi go pewien przedmiot, prawda? Wiecie, jak czytaliście, to wiecie, co dokładnie. I dlaczego on ten przedmiot ma? Bo po prostu w pewnym momencie nie powiedział głośno, że się tam na coś nie zgadza, bo był pokorny. O! Być może więc to jest książka o tym, że pokora to zło, że człowiek powinien właśnie postawić się, powiedzieć nie, nie chcę. Gdyby ten główny bohater powiedział w pewnym momencie, nie udawał takiego właśnie tak, oczywiście, panie szefie tutaj, tylko powiedział, że ja tego nie chcę, proszę mi tego nie dawać, nie wezmę tego, to już za dużo, to może by mu chociaż się coś tam udało na końcu ocalić, no, siebie. Ale tego nie zrobił. I wszystko byłoby w porządku. Ja mam wrażenie, że taka była z początku koncepcja tej powieści. Że właśnie to nazwisko głównego bohatera, które się wryło na charakter, to był problem. Że to, że on był taki spolegliwy przez całą tę powieść, że to go w finale gubi. I wszystko byłoby spoko, gdyby nie ten wątek berliński. Bo w momencie, kiedy on w wątku berlińskim raz jeden jedyny w tej powieści przestaje być pokorny, to do czego go to prowadzi? Do bliskiego spotkania z granatem. Więc no dobrze, no co nam Szczepan Twardoch próbował, co nam ta powieść mówi? Czy to, że świat jest chaosem, że wszystko wiruje i nie jesteśmy się w stanie w tej rzeczywistości nijak ogarnąć? Być może, a ja uważam, że jednak nie. Ja uważam, że z tej powieści płynie taki wniosek, że jak się pisze powieść, to nie jest dobrze na siłę ją uaktualniać, bo gubimy w pewnym momencie myśl przewodnią. I że to był problem Szczepana Twardocha w Pokorze, że on ją widział początkowo jako powieść o czymś zupełnie innym i nagle stwierdził, hej, wstawmy ten wątek berliński, żebyśmy mogli reklamować tę powieść, że ona jest aktualna. I się wszystko wykolebało. No niestety. Jeżeli czytaliście, dajcie mi znać, co wy o tym myślicie, bo mi się po prostu wydaje, że Twardoch zwyczajnie zmienił koncepcję podczas pisania tej powieści i dlatego Pokora jest jaka jest. Na koniec, tak jak obiecywałem jednemu z widzów, drobne podsumowanie i o tym, od czego zacząć czytać Szczepana Twardocha. To tak, podsumowując, czy ja Pokorę polecam? Fanom Twardocha, jeżeli wam się nawet Królestwo podobało i w ogóle lubicie tego pisarza i na przykład lubicie jakieś lewicowe wątki w literaturze, zwłaszcza takie mocno lewicowe, to tak. Tym, którzy nie lubią Twardocha, no to nie, to Pokora was w ogóle nie przekona. Tym, którzy lubią starego Twardocha, to zależy. No jak jesteście w stanie nad pewnymi rzeczami ideologicznymi przejść do porządku dziennego, to ja bym powiedział, że Pokora jest lepsza od Królestwa, ale ciut gorsza od Króla. Tak to u mnie wygląda. Gdyby wywalić z niej ten wątek berliński i rozszerzyć wątek śląski, to byłaby dobra powieść. To byłaby naprawdę dobra powieść. Spójna, sensowna i z bardzo ciekawym właśnie tym panoramą tej biedoty śląskiej. I jednocześnie rozszerzyć ten wątek pierwszowojenny, bo to jest też to coś, czego jest mało w literaturze. On też jest niezły, jest króciutki, ale jest naprawdę dobry. Ale ten Berlin mi to po prostu wszystko rozwalił, grosz jeszcze na okładce. Dajcie spokój, panie. Dobra. Od czego zacząć czytać Twardocha? To jest dobre pytanie. Myślę, że tak. Pierwsze pytanie, jakie sobie należy zadać, to czy moje poglądy mają wpływ na to, co mi się podoba w literaturze, a co mi się nie podoba w literaturze? Jeżeli odpowiedź brzmi tak, mają, to teraz pytanie brzmi, czy moje poglądy są bardziej konserwatywne, czy bardziej progresywne? Jeżeli są bardziej konserwatywne, no to zaczynamy na przykład od, powiedzmy, Sternberga, i później czytamy jeszcze Epifanię Wikarego Trzaski, którą ja uważam za najlepszą w ogóle powieść Twardocha.
i czytamy wszystko do wiecznego Grunwaldu i potem już sobie twardochem nie zawracamy głowy. Jeżeli natomiast uważamy, że moje poglądy mają wpływ na to, co mi się podoba i nie w literaturze, ale są bardziej progresywne, to zapominamy o tym wszystkim, co było do wiecznego Grunwaldu. Czytamy sobie od wiecznego Grunwaldu i od czego zaczynamy? Moim zdaniem można nawet po kolei zacząć, ale chyba najlepiej będzie zacząć od Dracha. Wydaje mi się, że Drach jest taką najbardziej twardochową ze wszystkich twardochowych powieści. To jest jądro, to jest esencja twardochowości. Tam jest wszystko, tam są dziwactwa, tam jest Śląsk, tam jest spojrzenie Szczepana Twardocha na rzeczywistość. No, więc jeżeli też, drogi widzu, droga widzko, stwierdzasz, że twoje poglądy nie mają wpływu na to, co ci się podoba, co ci się nie podoba w literaturze, to też wydaje mi się, że warto najpierw przeczytać Dracha, a później, tak żeby zupełnie zrobić sobie odskocznię w inną stronę twardochowości, tą starą, polecam z całego serca Epifanię Wikarego Trzaski. Wiem, że Twarduch się wypiera, że to już nie jest moja książka, że on nie ma z nim nic wspólnego. Okej, niech sobie będzie, ale to jest nadal świetna powieść. Jest to powieść o religii, można też nawet powiedzieć, że religijna, o Śląsku, o współczesnej Polsce, bardzo dobrze napisana, nie ma się czego Szczepan Twardoch z tej książki wstydzić. A później to już zależy. No, Król mi się nawet podobał. No, ten Wieczny Grunwald to taki chyba ciekawy trochę eksperyment, ale to tylko w sumie eksperyment. W zasadzie dowolnie. Później już można w zasadzie dowolnie. Tylko jeżeli szukacie takiej esencji twardochowości, to wydaje mi się, że najlepiej będzie Drach. Ja najmniej lubię z tych książek Twardocha, które czytałem. Uciekł mi teraz tytuł. Królestwo. Dlaczego Królestwo? Dlatego, że tam jest najwięcej zapożyczeń z literatury Holokaustu, z Calka Perechodnika chociażby, to tak trochę niesmacznie. Uważam też, że Szczepanowi Twardochowi gorzej wychodzą opowiadania, więc te wszystkie zbiorki tam, które się pojawiały, ta ballada o pewnej panience, to można też czytać, jak chce się zobaczyć, jak ewoluował Twardoch, od jakich tekstów wychodził, do jakich przechodził. Ale to takie wprawki, to raczej u niego właśnie opowiadania są wprawkami do powieści. No niestety, Twardoch najlepiej się rozwija w powieści. Nie mówię też, że te opowiadania są szczególnie złe, bo są bardzo różne, tak? No ale to już co kto lubi. Ja, jeżeli miałbym polecać, to tak, Drach, Epifania, a później spodobało się, to Loteria. Dowolnie, Morfina, cokolwiek tam innego. No. To by było na tyle. Dajcie suba, tu gdzieś macie tę ikonkę do dodania suba. I co będzie za tydzień? Szczerze mówiąc, nie wiem jeszcze, co będzie za tydzień. Może jakaś recenzja? Może jeszcze jakaś książka z nominowanych do Zajdla? A może nie? A może jakiś buktak? Albo podsumowanie? Nie, podsumowania to chyba nie będę robił. Albo buktak, albo jakaś recenzja. Albo może jakiś pręgierz? No nie wiem, zobaczymy. Bądź co bądź, to był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu.